Siemanko wszystkim na kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie moi drodzy, jest to odcinek świąteczny, pełen radości, bynajmniej dla mnie. Sytuacja jest fajna, ponieważ ci, którzy śledzą grupę TerraTube doskonale wiedzą co się stało. Otóż moja kochana żona zamówiła mi prezent na gwiazdkę. Jednak środka zapomniała, żeby zmienić adres dostawy i zamiast wysłać ją po prostu do nas do domu w momencie, kiedy mnie nie będzie, wysłała go tam gdzie zawsze, czyli po prostu na teren naszej firmy. No i w związku z tym, pewnego dnia dzwoni do mnie do domu kurier i wręcza mi coś takiego. No nie małe pudło, jest to na pewno świetny prezent. Ci, którzy wiedzą, czym ostatnio się zajmuję, na pewno już domyślałem się, co jest w środku, a ci, którzy śledzą TerraTube, są w 100% przekonani. Patrzcie. And center. Także mamy pakę wielką z mrówkami. Ja ostatnimi czasy jaram się tematem na maksa. Po prostu więcej czasu poświęcam na czytanie opisów o mrówkach niż tak naprawdę o ptasznikach. O nich wiem już sporo, na pewno nie wszystko, ale po prostu mrówki pochłonęły mnie całkowicie. Uważam, że jest to niesamowity temat, warty poświęcania na to czasu, daje mnóstwo możliwości rozwoju, po prostu no coś super. To jest po prostu kolejna moja pasja, ja mam ich sporo. I w tym momencie no, moją nową pasją są mrówki, bo naprawdę no, pochłaniają mnóstwo mojego czasu i są dla mnie świetne. Tym filmem chciałbym na pewno podziękować mojej żonie za świetny prezent. Jeszcze nie wiem, co jest w środku, ale no, musi być fajny. Musi być fajny, ponieważ jest to coś związanego z tym, co aktualnie mi się podoba. Tym filmem chciałbym również pozdrowić Remigiusza i Angelikę. Chcę powiedzieć, że mrówki wcale nie są głupie i sama zobaczysz to na filmie. Pozwól Remigowi kupić zestaw startowy. Słuchajcie, tyle ode mnie. Zaczynamy unboxing tej paczki. To będzie materiał na ten film. Zapraszam. Okej, kochani, rozpoczynamy unboxing przesyłki od amcenter.com.pl. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować mojej żonie Martynie za to, że dała nam możliwość nagrania tego filmu i stworzyła dla mnie taki cudowny prezent. Słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę, że kadr jest po prostu tragiczny, ale ja w tym momencie rozumiem już Arkadiusa, przy okazji którego serdecznie pozdrawiam i zapraszam na jego kanał. Jaki problem miał w momencie nagrywania unboxingu swojej przesyłki od amcenter? On jakiś czas temu dostał również tak dużą przesyłkę, i miał również te same problemy z kadrem. Jego fajnie wystawała tylko głowa. Ja zrezygnowałem z pokazywania siebie. Stwierdzam, że lepiej pokazać, co jest w środku. Tak więc zaczynamy. Na dzień dobry, standardowo, o, uloteczka, amcenter. Proszę bardzo, amcenter.com.pl. Arkadiusz wspominał w swoich filmach, że mają naprawdę świetną grafikę i jest tak faktycznie. Tutaj informacja dla tych, którzy chcieliby sobie przeczytać ich ulotkę. Można sobie zapauzować. Wizytóweczka, można ich znaleźć na YouTubie tak samo, mają tam sporo poradników. No i lecimy dalej, lecimy do tego, co najbardziej nas interesuje. Folia bąbelkowa, będzie się czym bawić. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, co jest w środku w tej przesyłce. Dowiedziałem się w międzyczasie, że... Może na początek wyjmiemy sobie wszystkie tutaj rzeczy. Dowiedziałem się w międzyczasie, że moja żona spółkowała właśnie z Arkadiusem, który po prostu doradził jej, co kupić. Co według niego, jako osoby już doświadczonej w kwestii mrówek, będzie fajne dla mnie jako osoby, no też już doświadczonej w terrorystyce, ale niekoniecznie doświadczonej w branży mrówczarskiej, czy jakkolwiek to nazwać. Jest coś ciężkiego, czyli podejrzewam, że jest to jakieś ogromne formikarium. Oraz mnóstwo kolejnych bąbelków. To wywalamy, karton wywalamy. I słuchajcie, mamy to. Szczerze, oglądając filmy u Arkadiusa, spodziewałem się, że tych paczek będzie znacznie więcej. Jednak może zacznijmy od tej małej. Arkadiusz też dostaje paczki od amcenter takie promujące ich sklep, czyli oni też oczywiście chcą się pokazać. To są takie paczki sponsorowane, chyba w sumie, nie wiem. Dlatego tam też jest sporo różnych gratisów. No ja jestem zwykłym klientem, który za swoje ciężko zarobione pieniądze kupił sobie mrówki, a raczej kupiła mu je jego żona. No i słuchajcie, mamy pierwszą przesyłeczkę. Mamy tu mrówki. Jestem ciekaw, jaki to gatunek. Mam nadzieję, że Arkadiusz doradził mojej żonie jakiś ciekawy gatunek. Już widzę, że jest to całkowicie inny gatunek niż mam. Ja mam aktualnie mrówki z gatunku Lasius flavus. Tutaj nie mamy żadnej naklejki, także nie wiem, co to jest. Jednak mamy nasiona. I oglądając filmy Arkadiusa, myślę, że będą to Messor barbarus. Wynajmniej cieszyłbym się, gdyby to było Messor barbarus.
ponieważ no, są to ciekawe mrówki, które naprawdę spodobały mi się na jego filmach. Królowa idzie jest naprawdę przeogromna, coś niesamowitego. Wiem, że ten kadr jest no, naprawdę słaby, ale musicie mi to wybaczyć. No niesamowicie, z mrówek już się cieszę. Fajnie, że wszystkie są żywe, ponieważ wysyłka odbyła się zimą. No i słuchajcie, przystępujemy do odtworzenia tego... Ojojoj, moje mrówki. Damy je na razie na bok. Do otworzenia tego wielkiego pakunku. Ja już się cieszę. Już mojej żonie również zapowiedziałem, że mrówki będą gościć u nas w domu. Nie wiem, czy wiecie, pewnie nie. Ja swoją hodowlę posiadam całkowicie oddaloną od miejsca zamieszkania, ale mrówki jako obiekt zainteresowania, moje hobby dodatkowe, zamierzam trzymać po prostu w domu. Domyślam się coś w środku, ponieważ przeglądałem swego czasu ofertę Ant Center. Oglądam również filmy pozostałych członków grupy TerraTube. I ostatnio paczkę od Ant Center dostał również Nigent Tom, którego również pozdrawiam tym filmikiem. No i było tam terrarium typu Herkules. Chyba Herkules, już nie pamiętam jak to się nazywa, ponieważ te nazwy są jakieś tam wymyślne. Natomiast widzę, że mamy tutaj coś potężnego, naprawdę potężnego. I tak, słuchajcie, mamy to samo. Nie wiem jak to jest skonstruowane. Aha, dobra. Tutaj mamy zdejmowaną pokrywę. Zdejmę sobie to, żeby się nie potukło. Tutaj mamy... Dobra, wywalmy folię. Po prostu zabawy z folią będziemy mieć mnóstwo. Rozpakujmy sobie dolną część najpierw. No jestem po prostu zachwycony. Tak, to jest to, co chciałem. Generalnie marzyłem o terrarium gipsowym, ale marzyłem o terrarium znacznie mniejszym. Ale dlaczego? No oczywiście z kwestii finansowych to po pierwsze, a po drugie, no mam aktualnie małą kolonię. W tym momencie mam już większą, więc fajnie, że to terrarium formikarium będzie takie duże. Zaraz sobie to wszystko skonstruujemy, zobaczymy jak to działa. Tu mamy pokrywę. Ja sam muszę zobaczyć o co tu dokładnie chodzi, ponieważ... A, moment, to jest odwrotnie, w tą stronę. Ponieważ no nie jestem w temacie mocno zaawansowany. Może zmienimy szybciutko kadr. Ok, kadr mamy lekko zmieniony. Myślę, że jest znacznie lepiej, troszkę to bardziej widać. I słuchajcie, przystępujemy do otworzenia tej naszej areny. Fajnie wykonana szybka, naprawdę mi się podoba. Jeszcze logo Ant Center. Kładziemy sobie to na boczku. No i co tutaj mamy dalej? Tu mamy kawałek papieru. Tutaj mamy znowu folijkę bąbelkową. Mamy nasiona, którymi moje mrówki się będą odżywiać. Świetnie. Właśnie to mi się podobało, ponieważ oglądałem to u Arkadiusa i naprawdę podobało mi się to, w jaki sposób te mrówki znoszą te nasiona do gniazda i tak dalej. Tu mamy standardowo wystrój, jaki Ant Center dodaje. Ucięty Ependorf. Jakby miał ich mało, no ale okej. Okay. Aha, rozumiem, bo to jest po idełku, słuchajcie. To tutaj się wlewa wodę. Widziałem to gdzieś u Ant Center. To się tutaj wbija i mamy takie poidełeczko. O. No ale okej, okay, dobra. To będzie, na pewno sobie to użyjemy. Ciekawe, dlaczego to jest tak wyprofilowane. No i tutaj mamy piasek. Aha, czekajcie, tu mamy coś jeszcze. Aha, karmidełko. Karmidełko, które sobie sam też zrobiłem ostatnio. Pokazywałem to na filmie z pozostałymi gatunkami moich mrówek. Czyli mamy takie gadżety ekstra. Czyli co? Z Ant Center na pewno jestem zadowolony. Paczka dotarła cała, tak jak należy, szybko. To jeszcze pokażę od boku, jak to jest wykonane ładnie. Paczka dotarła szybko. Wykonanie naprawdę przepiękne. Myślę, że będzie mi to terrarium, formikarium, przepraszam, na pewno będę się niejednorazowo mylił i nazywał te formikaria terrariami po prostu z przyzwyczajenia. Na pewno będę się nim długo cieszył, ponieważ ta kolonia Messor Barbarus, no, biorąc pod uwagę, że jest ich tutaj ile? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, no około 20 robotnic i jedna królowa oczywiście, no to myślę, że będę tym formikarium cieszył się bardzo, bardzo długo. Ok, kochani, to tyle z unboxingu mojej przesyłki od antcenter.com.pl. Ja jeszcze raz dziękuję mojej żonie, sprawiłaś mi naprawdę dużo radości. Tym akcentem kończymy świąteczny odcinek, a w następnym odcinku, do którego już Was zapraszam, urządzimy sobie tą arenę i wpuścimy mrówki do środka. Tyle ode mnie, kochani, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!